17 ruszają dwudniowe wojskowe targi pracy, tak to było. Tak to było jakoś pokazane. Będzie zaangażowane mnóstwo żołnierzy, chyba bodajże w kilku mniej miejscach. Oczywiście wystawimy najnowszy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Zawsze to, co robiliśmy z okazji jakichś świąt i innych takich rzeczy. Prawda? Dobrze. No i tam właśnie ludzie, którzy są zainteresowani tymi wojskowymi targami pracy, na tych targach zobaczą ten najnowszy sprzęt, pewnie będą mogli dotknąć jakichś tam rodzajów broni i tak dalej, ale też będą mogli zdobyć wszystkie informacje, jakie to są zarobki, z czym ta praca się wiąże, w którym kierunku by chcieli iść, zostanie im to jakoś przedstawione. To jest bardzo fajnie, ładnie, pięknie. Niejednokrotnie ja byłem jednym właśnie z takich przedstawicieli przez te ostatnie ponad 25 lat. Wystawiałem sprzęt, w wielu, wielu miejscach w Polsce. To jest bardzo fajne, wyjść do ludzi i tak dalej, tylko o czym chcę tutaj dzisiaj mówić? A więc o tym wszystkim, co nas żołnierzy spotkało przez ostatnie 2 lata i co tak samo może spotkać was, jak znowu komuś odpieprzy, na przykład z tych naszych w MON-ie czy MSWiA, ogólnie w mundurowce, i znowu będą nas zmuszali do różnych rzeczy. Pamiętajcie, kochana młodzieży i ludzie, bo nie tylko młodzież będzie tym zainteresowana, bo nie jest to oferta tylko i wyłącznie dla najmłodszych, znaczy dla najmłodszych, dla dorosłych, pełnoletnich, ale też ludzie od 30, 40 będą też się pewnie interesowali, czy czasami nie skorzystać z oferty wojska. Bierzcie pod uwagę, proszę, to, co spotkało nas, żołnierzy, w ostatnim czasie. To, co z nami robią teraz, jak pozbywają się fachowców i tak dalej. Z jednej strony wam obiecują złote góry, z drugiej strony wypieprzają nas bez mrugnięcia oka. Pamiętajcie, zapytajcie, jeżeli tam będą tacy rekrutatorzy, zapytajcie, a byliście zmuszani do szczepienia? Szczypawek? A czy to miało wpływ na waszą służbę? Bo jeśli powiedzą, że nie byli zmuszani, to w 99% będzie to kłamstwo. Bo no niestety to są nieliczne jednostki, gdzie naprawdę dowódcy jednostek wojskowych naprawdę postępowali zgodnie z honorem, z etyką zawodową i tak dalej. Więc zapytajcie się, a czy jak żołnierz ma własne zdanie i ma coś wykonywać niezgodnego z prawem, to się go pozbywa? Warto zapytać, prawda? Ja osobiście tak myślę, bo otwierać złote góry dla wszystkich i tak dalej, z jednej strony dobrowolna służba zasadnicza, ładnie, pięknie, całowanie za przeproszeniem w dupę, w inne takie tam cuda, nie wszędzie, nie mogę, nie będę, w porządku, nie będę to wszystkich wrzucał do jednego worka, ale z jednej strony wywalanie nas lekką ręką, robienie z nas debili, niepatrzenie na dobro naszych rodzin, przenoszenie nas z punktu A do punktu B o 300, 500, 600 kilometrów, bo ktoś nie pasuje do drużyny, bo ktoś nie pasuje do wizji jakiegoś tam pododdziału, to jest norma w wojsku, norma. Już teraz jest to norma. Szczególnie przez ostatnie te ponad 2 lata tak się właśnie porobiło, o czym zresztą bardzo często opowiadałem. Jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, o jakich nadużyciach, zapraszam www.bronimymunduru.pl. Poczytajcie sobie. Jeśli jesteście zainteresowani wojskiem, super! To jest rewelacyjne, bo uważam, że mundur to jest coś wyjątkowego. Mundur, nie, kiedyś bym powiedział, nie każdy może go nosić, teraz już chyba biorą każdego, ale ogólnie rzecz biorąc, to jest dla mnie osobiście, była to przygoda życia, była to najpiękniejsza przygoda mojego życia, naprawdę. Ale to, jak teraz, szczególnie w tym okresie, kurestwo w MON-ie było zawsze, ale jest szczególnie w ostatnich ponad 2 latach, jak traktuje się żołnierzy zawodowych i nie tylko, bo mówimy tutaj już o wszystkich mundurowych, to jest poniżej krytyki. Więc zacznijcie zadawać tam konkretne pytania, również o rzeczy niewygodne, o rzeczy tabu. Moim zdaniem warto. A dlaczego? Bo to was właśnie, kochani, może też spotkać. Jeżeli będziecie niegrzeczni,
to wywali was się po prostu na zbity pysk. Podam wam przykład. Uważajcie to. Żołnierz służby, dobrowolnej służby zasadniczej. Nie musiał mieć certyfikatu, nie musiał mieć nic. Był na szkoleniu, potem 4, 5 czy 6 miesięcy był normalnie w jednostce i nikt od niego szczypawy nie wymagał. Teraz już ogólnie jest troszeczkę lżej z tymi szczypawami, ale gdzie nie, gdzie nawet każą nosić maski, wyobraźcie sobie. O tym zresztą chyba zrobię osobny odcinek. No i dobra. No i ten żołnierz 4, 5, 6 miesięcy służy. Mówią, co będziesz w tej dobrowolnej, zasadniczej? Dawaj, składaj kwity na zawodowego. Chłopak sobie myśli, zajebiście, kurde, tak fajnie, super, elegancko, składam na zawodowego. Przypominam, szkolenie plus 6 miesięcy, razem 7 miesięcy. Pierwsze dni na zawodowego, słuchaj, no, ale musisz przynieść certyfikat. No jak na certyfikat? Przecież no, do tej pory nie musiałem. No ale jesteś na zawodowego, jak nie przyniesiesz, to ci wypierdolimy. Ja pierdziele! Czajcie? Czajcie to? A tak było! A tak było? Chłopak zrezygnował. Bo powiedział, że z idiotami pracować nie będzie. Tak niestety, moi drodzy, było. Czekajcie, muszę tu przejechać, żeby mi telefon nie ten. No, w każdym razie, targi pracy, pytajcie się o wszystko. Zadawajcie tematy, zadawajcie pytania tabu. Pytajcie się tych, kurczę, żołnierzy, jak to jest naprawdę. Czy jeśli się, czy jest szansa, że przytrafi się coś, znowu coś takiego. A ja wam mówię, że może się przytrafić. Tak. Bo dzisiaj to, jutro tamto, teraz nie ma tych szczepioneczek, za chwilę będą, a może wyjdzie właśnie coś innego. Wiecie, o czym mówię. Ci, co oglądają mnie dłużej, wiedzą, o czym mówię, wiedzą, z czym się bijemy, wiedzą, co pokazuję od jakiegoś czasu i co niedługo wyjdzie, bo kilka innych spraw też pokażę, więc naprawdę przemyślcie swoją decyzję. Czy popieram to, żebyście szli do wojska? Oczywiście! Ale pod jednym warunkiem. Nie dajcie się tam szmacić. Miejcie swój rozum, miejcie swój honor, i przede wszystkim nie dajcie przez patałachów, który, bo i tacy są przez patałachów, którzy nie powinni nosić tego munduru, nie dajcie sobie wyrwać własnych wartości. Jeżeli przekroczycie już bramę jednostki wojskowej, waszego jakiegoś tam wyboru, to pamiętajcie, po co tam przyszliście. Pamiętajcie, co macie w serduchu i zawsze, ale to zawsze miejcie swój rozum. A jeżeli będziecie dostawali rozkazy bez pokrycia, znaczy bez pokrycia, niezgodne z regulaminem, niezgodne z prawem, to żądajcie rozkazów na piśmie, a sprzedajnych, takich niegodnych noszenia munduru przełożonych, jeżeli będą wydawali takie rozkazy, natychmiast zgłaszać, gdzie trzeba, o możliwości popełnienia przestępstwa albo coś takiego, albo zgłoście się do stowarzyszenia. Tam wam pomogą zgłosić takich delikwentów, bo niestety takich jest dużo. Tak, chciałem mówić o targach pracy, wyszło jak zawsze. Ale naprawdę, naprawdę, teraz kruszmy, kurwa mać, już ten beton. Kruszmy go, bo w końcu trzeba zacząć mówić o tej całej gangrenie wojska. Bo niestety, ale jeśli chodzi o to cały przymus, z którym walczymy już tak długo, który zniszczył tak wielu ludzi, tak wiele rodzin, dalej niszczy, to się wszystko przełożyło na system dowodzenia w wielu jednostkach. I ja wam tych ludzi będę pokazywał i oni będą ze mną rozmawiać. Będziecie jeszcze bardziej wiedzieli, o co chodzi. Dlatego po prostu mówię wam to, żeby was przestrzec. Że nie wszystko jest takie piękne, kolorowe, nowe. Bo jeśli chodzi o MON, zawsze tam było drugie dno. Jest to przygoda życia. Jeśli trafi się na naprawdę honorowych, fantastycznych ludzi. Ja na takich trafiłem. I wam tego życzę, jeżeli zwiążecie się z wojskiem. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.